Galerii ASP przy Piotrkowskiej wystawa 28 profesorów i profesorek ASP, tych, którzy byli nauczycielami, nauczycielkami obecnej kadry, mistrzowie, mistrzynie z przeszłości, tutaj w jednym miejscu. 28 osób prezentuje swoje prace, więc to jest naprawdę kawałek historii ASP i tym bardziej warto to zobaczyć. Zobaczyć, na jakiej sztuce rosła ASP w Łodzi, jakie osoby, jakie prace tworzyły, bo taka okazja, żeby to wszystko zobaczyć w jednym miejscu, jest absolutnie wyjątkowa, ale dobrze, że nam się przytrafiła. Jak to na takiej imprezie, właśnie, żeby mi się nie pomyliły scenariusze, bo każdy był przypisany inny. Witam serdecznie, tradycyjnie, przedstawicieli władz miasta, czyli pana Jacka Grudnia, dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Szczególnie serdecznie witam wszystkich uczestników wystawy. Dziękuję państwu, że przyjęliście zaproszenie do udziału w tym właśnie wydarzeniu. I mam nadzieję, że ta inicjatywa to dopiero początek naszego udziału, czynnego udziału w życiu naszej Akademii. O tym będziemy być może jeszcze mówić, ale na razie jeszcze przywitam przedstawicieli świata sztuki i biznesu. Tak mam napisać. Witam przedstawicieli biznesu, prawda? To wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez prezydent miasta Łodzi panią Hannę Zdanowską i zostało wpisane w program obchodów 600-lecia Łodzi. Także też brawo. Na wczorajszym spotkaniu z mediami, które odbyło się właśnie tutaj bez udziału gości, mówiłem o tym, że ta wystawa, traktujemy tę wystawę jako preludium do obchodów 80-lecia uczelni, które za 2 lata, to aż 2 lata, ale tylko 2 lata. Przed nami, ja nie wyobrażam sobie obchodów tego 80-lecia bez udziału państwa, tych, którzy właśnie prezentujecie swoje prace na tej wystawie i wielu, wielu innych naszych nauczycieli, którzy już nie pracują z nami. Postaram się mówić jak najkrócej, bo najważniejsza tutaj będzie rozmowa mistrzom, których pracę możemy oglądać na ścianach. Gratuluję, bo po raz kolejny sprowokowaliście do rozmowy, no bo taka gigantyczna liczba gości, taka frekwencja świadczy o tym, że ta rozmowa jest, ta rozmowa trwa i to jest w wystawie kontinuum chyba najważniejsze. To, co zaczęliście, jeśli chodzi o waszą twórczość, czasem już wiele lat temu, cały czas prowokuje do tego, żeby myśleć, do tego, żeby rozmawiać, do tego, żeby też się rozwijać i
Żeby nie rozwijać dalej mojego wywodu, za to wam bardzo dziękuję. A państwu życzę no, niesamowitej, niezwykłej rozmowy wokół tych prac, w gorącej atmosferze rozmowy, takiej jak w tym pomieszczeniu klimatyzacji. Gratuluję panie profesorze, gratuluję panom profesorom, panią profesor. Wspaniałe miejsce, wspaniałe wystawy. Dziękuję. Ja przede wszystkim, oprócz serdecznych gratulacji za tak wspaniałą wystawę wszystkim autorom, jestem zobowiązana do podziękowań. I przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za pomoc słodowczynie i za wspaniałą ideę od pierwszych naszych wspólnych rozmów pani profesor Lidii Hoczaj, kuratorce tej wystawy. Bardzo, bardzo dziękuję Lidko za to. Drugą osobę, którą bardzo bym chciała tu zobaczyć, choć wiem, że nieśmiałość jej i niechęć do pokazywania się spowoduje, że pewnie będzie protestowała. Wystawy by nie było również, drodzy państwo, bez pani Karoliny Kozery. Obie panie stanowiły tak zgrany team, że naprawdę należą i się ich ogromne podziękowania. O idei spotykania się z państwem i o tym, jak bardzo za państwem tęsknimy, już jakiś pewnie rok temu. Ta wystawa zwróciła się z tęsknoty, która pewnie powstała przy okazji pandemicznego odosobnienia, z tęsknoty za tym, żeby się z państwem dzielić myślą, żeby czuć państwa wsparcie, żeby korzystać z państwa mądrości, i żeby ten wspólny kontakt bezpośredni powodował powstawanie nowych, lepszych, dodatkowych wartości. Ja myślę, że tu widać w tej galerii, że te wartości tutaj są i mam nadzieję, że państwo również czują się usatysfakcjonowani efektem tych naszych rozmów i postanowień. Króciutki cytat, który mi przyszedł do głowy przy początku naszych rozmów, to cytat dotyczący tego, w jaki sposób czasami mistrzowie wpływają na tych, którzy są ich uczniami. Leon Tarasewicz pisze o Nowosielskiej. Te wizyty były konieczne, ustawiały mi świat. On dopełnił jakąś przestrzeń w moim życiu. Drodzy państwo, mam nadzieję, że czujecie, że dopełniacie przestrzeń w naszym życiu. W
28 wspaniałych prac, 28 wspaniałych artystów. Bardzo dziękuję jeszcze raz Paniom, bardzo dziękuję Pani Małgorzacie Zawadzie za udostępnienie nam tego pomieszczenia, bardzo dziękuję Panu Rektorowi za wsparcie. Żebyśmy byli tak ważni dla naszych studentów, jak Państwo jesteście ważni dla nas. Bardzo Wam za wszystko dziękuję. Pomysł na to, żeby zgromadzić tyle osób, które są znane z historii ASP w Łodzi, ale to był taki pomysł, nie wiem, szalony, zwariowany, który potem trzeba było zrealizować, bo wydawałoby się, że jak się wpada na taki pomysł, to są marne szanse. Głęboko wierzyliśmy w to, że będzie odzew, tak, że nasi mistrzowie, artyści, obecnie emerytowani i nauczyciele akademicy, że także, że odpowiedzą na zaproszenie, a ta idea zrodziła się tak spontanicznie, ale długo ją pielęgnowaliśmy i wydaje mi się, że udało się, zgłosiło się tak, mówię, około 30 osób i wystawa prezentuje różne dyscypliny plastyczne, jak widać, różne działania, różne światy. To jest ekspozycja elity łódzkiej uczelni i elity artystycznej i intelektualnej miasta Łodzi. Dlatego jest to wystawa wyjątkowa. Każdy z artystów, uczestników tej wystawy wybrał jedną pracę ze swoich zbiorów. To jest też niesamowite, że każdy musiał wybrać jedną, jedyną. To było trudne, to było chyba najtrudniejsze, ale tak, każdy prezentuje tutaj jedną pracę, którą uważa za najważniejszą w swojej twórczości, najpiękniejszą. I dlatego wydaje mi się, że ta wystawa jest niezwykła. Na pewno jest wartościowa pod względem wizualnym, ale myślę, że warto też obejrzeć katalog, który jest wyświetlany na ekranie, na którym można poczytać credo artystów, uczestników tej wystawy. Tak? Właśnie, jesteśmy szczęśliwi, że tylu dzisiaj gości przyszło, tylu uczestników, tak szeroka publiczność. Dziękujemy bardzo wszystkim za udział.
Z jednej strony trzeba było trochę oddać ster tym artystom, artystkom, żeby oni wybrali pracę, ale potem trzeba było pomyśleć, jak to zaprezentować, żeby... No właśnie, żeby, nie wiem, widzowie się nie poczuli zagubieni, bo że ten katalog trochę może ułatwiać odbiór, bo tak można się poczuć nawet przytłoczonym, bym powiedziała. O dziwo, nie było z tym żadnego problemu. Wszystkie te prace znalazły dokładnie swoje miejsce i mimo różnych, tak jak mówię, dyscyplin plastycznych, one się ze sobą, nawiązały ze sobą dialog. Ja w jakiś sposób współgrają ze sobą i wydaje mi się, że w każdym miejscu w tej galerii można znaleźć jakieś niezwykłe klimaty, niezwykłe światy. Kawałek historii ASP w Łodzi. Oczywiście, tak, tak, z pewnością. Przede wszystkim, tak jak mówię, to nasi mistrzowie, z którymi chcemy mieć kontakt i to jest... przestrzeń do dialogu, do spotkań. Pragnęłabym, żeby były kolejne edycje, kontinuum. Głęboko wierzę, że tak będzie.